Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na partię, która pokazuje wielką siłę. Młodego, 18-letniego szachisty, który jest aktualnie trzeci na świecie według rankingu. Sprawdziłem w historii rankingów, i Magnus Carlsen, gdy miał lat 18, miał bardzo podobny ranking, dobijał do 2800. Był to ranking 2,786 mniej więcej. Tylko, że muszę porównać, że to jest w zasadzie to samo. Ta mała inflacja z biegiem lat na pewno nastąpiła, aczkolwiek myślę, że bardzo porównywalnie tutaj Alireza zachowuje się rankingowo, wiekowo, jak Magnus Carlsen. Moi drodzy widzowie, partia z mistrzostw, drużynowych mistrzostw Europy, Armenia, Francja. Tutaj przeciwnikiem Alirezy jest Gabriel Sargisian, bardzo silny arcymistrz 2.664, jak widać na załączonym obrazku. No i przejdźmy do analizy. Dosyć, myślę, że szybko. Tutaj z perspektywy czarnych sobie zobaczymy właśnie, jak Alireza kombinował w tej partii. Bo nastąpił ruch D4, D5, C4 i ruch c Obrona słowiańska, jest to bardzo solidna obrona. Ciekawy mnie, czy Alireza był przygotowany na to, że białe mogą zbić pionka na D5 i ustawiać mniej więcej remisowe struktury. Wydaje mi się, że dosyć trudno się gra to na zwycięstwo czarnymi na tak ekstremalnie wysokim poziomie, jakim jest szachowy arcymicz. No ale cóż, można by gdybać. Przeciwnik zagrał skoczek F3, skoczek F6, skoczek na C3. I pionek zbił na C4. Jest to teoria debiutów. Tego pionka na chwilę bierzemy z groźbą, oczywiście, zagrania ruchu B5. W zależności tutaj, co białe zagrają, bo białe mogą sobie spokojnie grać E4 i tego piona oddawać, lecz białe. Postanowiły zagrać A4, żeby jednak bronić punktu B5. Bardzo fajna rzecz. Tutaj dla osób początkujących, polecam taką ideę. Idee są ważne. Dzięki analizom partii, również uczymy się pewnych zachowań na szachownicy, które polepszają naszą siłę gry. Moi drodzy, koniec F5. Posunięcie E3, posunięcie E6, nie nie komentuję tutaj za dużo. Czarne oddają spokojnie pionka, chodzi głównie o to, żeby też rozwinąć spokojnie figury. Po końcu B4 jest Roszada, Roszada ze strony czarnych, tutaj Hetman E2 i koniec G6. No, ten ruch jest potrzebny z jednej strony, aby nie było takiego zagrania z tempem E4, bo jakby teraz ruch E4 nastąpił, to tutaj czarne mogą skosić piona na C3 i zbić po prostu na E4. I stać z pionkiem więcej. Skoczek zagrał na E5 i skoczek z BND7. Zobaczmy, że w bardzo prosty sposób czarne wyprowadziły wszystkie swoje figury, ale białe również są zadowolone z tego względu, że zbijają gońca, zyskują tym, par, tym sposobem parę gońców, rzecz jasna. No i grają swoją grę. Ja powiem szczerze, lubię grać takie schematy białymi, mi to bardzo odpowiada. Tutaj po ruchu wieża D1 Hetman zagrał spokojnie na C7 i ruch E4. Zobaczcie, że nie są to jakieś ruchy z kosmosu. Każdy z nas może zagrać w ten sposób debiut. Tylko kwestia, właśnie co dalej, jakie plany, jak grać, jak kombinować, jak liczyć. Czy nie podstawimy niczego. Teraz pierwszy ważny ruch tutaj czarnych, który trzeba zagrać, bo nie możemy sobie pozwolić na to, aby ten pionek tutaj zaszarżował jeszcze dalej. No więc czarne muszą zagrać E5. Jest to konieczne z tego względu, że walczymy o centrum i staramy się rozbić pionki przeciwnika. No i teraz po wybiciu na przykład, no e, wybicie na e5 w ogóle jest fatalne, to znaczy fatalne, nie jest to błąd, tylko że to nie daje białym absolutnie żadnej, y, że tak powiem, dobrej gry, wyrównuje sytuację, skoczek odbije, zaatakujemy stępem, bierze wchodzi na d8 i tak dalej. Proste szachy. Posunięcie d5, no to troszeczkę komplikuje i teraz czarne wybijają skoczka. Taka wymiana jest dosyć odpowiedzialna. Tutaj silnik bardzo lubi pozycje białych. No i właśnie jak się teraz zachować? No bo sprawdźmy. Jeżeli białe by wybiły gońca, no to tutaj czarne zbijają na D5 koniecznie. Jeżeli jest bicie pionkiem, moi drodzy, to wieża AC8 i pozycja czarnych, myślę, że jest bardzo przyjemna. Znaczy tak, silnik mówi jedno, ale y, praktyka na pewno mówi drugie. Skoczki są niezłym blokerem na tego pionka, dobrze pilnują swojego piona E5 i wolna linia C gwarantuje, myślę, taką dosyć aktywną grę czarnym. To, co czarne mogły tu uzyskać, to pewnie uzyskały. Jeżeli tutaj zbiłby na przykład goniec na D5, Raczej tutaj tego gońca no można oczywiście zbić, ale nie ma takiej potrzeby, żeby to robić od razu, bo skoczek C5 stoimy tutaj równie dobrze. Zauważmy, że skoczki walczą z gońcami. E, pozycja jest taka, powiedzmy, no bardziej otwarta niż zamknięta, więc tu raczej gońce powinny się dobrze, dobrze sprawiać, sprawdzać, powiedzmy w ten sposób. Ale czarnymi również mamy bardzo łatwą grę, i to czasem, nawet przy ocenie silnika 0,5 dla białych, co jest Kompletnie nieistotne w tym momencie. To jest nawet, to nawet nie jest przewaga, bym tak powiedział, szczerze mówiąc. No to tutaj czarne myślę, że mają praktyczną, dobrą grę. Wieża, wież, wchodzimy wieżami, w pewnym momencie można kopnąć gońca, zagrać skoczek E6, ewentualnie zaplanować. W każdym razie tutaj pozycja byłaby dobra. No ale białe w tej sytuacji mają dobrą odpowiedź i zagrały D6, ruch trącony. No i teraz jest pytanie takie. Czy ten pionek zrobi karierę w tej partii, czy nie? No, jeżeli zrobi, to białe wygrywają, jeżeli nie, no to nie. No, tak jakbyśmy powiedzieli, albo będzie padać, albo nie będzie. No, to się oczywiście łatwo mówi, tylko że czarne poszły na to świadomie i, goń, i Hetman zagrał na A5, i pionek teraz zbił. Kolejne pytanie się nasuwa, czy tym Hetmanem tutaj warto wziąć piona? Od razu powiem, że nie. No, zwykle bywa tak, że jak jest pionkożerstwo, to białe mogą się w ten sposób w tej sytuacji dobrze rozegrać, i o to chodziło. Te gońce mogą mieć więcej swobody. Ta wieża zaczyna już dobrze działać, a Hetman czuje się trochę tu niezręcznie. I na przykład po takim ruchu B6, można by było próbować tego Hetmana tutaj nieco gnębić. A nie o to czarnym chodzi, żeby te partie zremisować. Czarne chcą wygrywać, oczywiście. Przewaga rankingu jest tak duża, że wiadomo, że. Faworyt chce wygrać zawsze. Moi drodzy, jak nastąpiło w partii? Mianowicie po biciu pionka na C3, ruch B5. No okej, okay. posunięcie zaczepne, nie można wybić, bo wisi wieża, wiadomo. Goniec zagrał na A2. No i teraz posunięcie pionek bije na A4. Te piony się tutaj bardzo rozłączyły i powstały bardzo duże słabości. Tylko słabości są wtedy, jeżeli faktycznie możemy to wykorzystać. Jeżeli oczywiście zbijemy tu hetmanem, no to trzeba się pogodzić ze stratą hetmana. Prosta pułapka. A to tak na marginesie. Pionek wybił na A4, goniec zagrał na A3. No i teraz Alireza wziął pionka. Teraz wziął pionka, bo ten Hetman już ma opcję odwrotu, i wieżan grając na B1 nie atakuje żadnych pionów na B7. No więc posunięcie F3 ze strony białych, wieża A na B8 to są proste zagrania, tak naprawdę, nie są bardzo skomplikowane. Wieża na C1, Hetman tutaj dał ładnego szacha z tempem, król H4 i C5. No i taka pozycyjka, muszę Wam powiedzieć, no silnik to ocenia jako równa. No okej, okay. równa to znaczy, że pewnie tutaj białe stoją całkiem Całkiem dobrze, mimo e, tak dużej straty pionków, no ale tego piona jeszcze niby nie można wziąć. Tutaj jest wieża D1, Hetman znowu zagrywa na C3, tylko widzimy, że czarne najpierw stabilnie starają się te pionki obronić. E, planem na pewno będzie to, żeby wprowadzić kolejną wieżę do akcji za chwilę, ewentualnie próba zdjęcia te, z tego piona z tego D6. Posunięcie znowu wieża z D na C1. Widzimy, że białe z przyjemnością by tutaj z, y, chciały remis, no więc Hetman nie wraca na D4, a na A5. Wieża znowu zagrywa. Zagrywa na D1, Hetman B5, próba wymiany Hetmanów. No to jest dobra droga czarnych z tego względu, że jak jest więcej pionków, mamy przewagę materialną, no to staramy się wymieniać. Tutaj goniec zagrał na C4, Hetman C6, wieża A na C1, wieża B6, czyli nastawiamy się tutaj głównie na pionka D6. Hetman F2. Zobaczcie, że ci silni szachiści czasami mają właśnie takie pozycje, gdzie manewrują, grają spokojnie, dużo przygotowywują e, ruchów, żeby uzyskać swój cel, a to nie są takie zagrania jakieś na hura, na aferę, znaczy wszystko zależy od sytuacji, akurat mówię o tej pozycji, że to jest dobrze przygotowywane. Hetman zagrał na C8, Hetman G3, no i Hetman B8. To jest bardzo dobre posunięcie czarnych, ale dlaczego bardzo dobre? Niby normalne, tylko ciekawy jestem, czy dostrzegacie taki pos takie posunięcie jak Hetman G6. Tak też poszło. Yy, przepraszam najmocniej, tak nie poszło. Hetman, goniec zagrał na A2 i powieży na D6. Hetman teraz zagrał na G6. Dokładnie ta kolejność, yy, z góry wybaczcie. Moi drodzy, no właśnie. Tutaj czarne oddały pionka, ale to nie przeszkadza czarnym w niczym, tak naprawdę, bo białe nie są w stanie dalej zaprogresować yy, w tym układzie, gdzie Hetman stoi yy, w tym momencie. Bieża yy, tutaj wymieniła na D1. Hetman zagrał na b5. Hetman dużo gra w tej partii. Posunięć widać, że próbuje coś tutaj zaszaleć. No wieża na razie musi pilnować pola f7. Hetman zagrał na g5. Tutaj są strachy na lachy. Zobaczcie, dwie figury pod biciem. Hetman wraca na d2. No i dzięki temu czarnym udało się wymienić oczywiście hetmany. Jest, na, wasze, na szachownicy są dwa pionki więcej. Tylko, że dwa pionki na jednej linii nie zawsze muszą spełniać super rolę. Ale pionki to pionki w tym wypadku. Skoczki tak naprawdę w tej partii ruszyły tylko raz i stoją stabilnie w miejscu. Wieża za zagrała na C8. Stoją w miejscu aż do końcówki, co się no chyba rzadko zdarza tak naprawdę. Król zagrał na G1 w tej sytuacji. Pionek C4. Do góry progresować. Próbujemy. Wieża C2, skoczek B6. Na szczęście jest obrona, to jest ważne. Król idzie do centrum, jak to zwykle w końcówkach bywa i następny skoczek wchodzi do akcji. Król zagrywa na E3, skoczek C5. No widzimy, że skoczek już tutaj dobre placówki może osiągać. Goniec B2 i skoczek na D3. Powiem tak. No ciężko stwierdzić mi, moi drodzy, gdzie tu białe popełniły błąd, że już mają gorszą sytuację. Gdzieś to się zadziało, nie wiadomo gdzie, że już jest taka sytuacja, a nie inna. Tutaj to czarne próbują już wygrywać, ale to chyba już wszyscy zauważyli, że tak już pozycja wygląda dosyć, dosyć soczyście dla czarnych. I posunięcie A3. Powoli progresujemy pionami z kontrolą skoczku. Widzimy, to się wszystko już ładnie rozegrało. Goniec D2. Wieża C5 wprowadza troszkę wyżej. Wieża Król E2, tak, tak naprawdę w miejscu to stoi. Skoczek F4. Prowokacja do wybicia, oczywiście. Król F1 i wieża na B5. Już są jakieś opcje, zobaczcie na B2. Goniec na C1. Bronić, atakować trzeba. Bronić B2 oczywiście. No i teraz Alireza zagrywa posunięcie bardzo sprytne, bardzo fajne. To też nas uczy prostej, myślę, że taktyki. Jest to ruch, moi drodzy. Wieża B3. Wieża B3, jakże to subtelne posunięcie, prowokujące do wymiany. Oczywiście, wymiana wiązałaby się z totalną przegraną białych. Oczywiście, bo e, no wieża nie ma za bardzo ucieczki, i nawet no, w zasadzie e, te pionki mogą się oddać za tego gońca. Bo ten pionek e, B2 zaraz będzie wędrował, no i zostanie tutaj pion wolny: dwa skoczki na wieżę. Sprawa techniczna bardzo łatwa. E, no, w tej sytuacji, oczywiście po wieża B3 wieża zbiła na C4. Skoczek wybił, goniec wybił, a wszystko zostało dobrze policzone i wtrącenie piękne, skoczek na d3, bo jak będzie zbicie skoczka na c4, to zbijamy tutaj i idziemy pionkiem na a2, goniec zagrywa na g5, tutaj skoczek a5 goni gońca, prosta sprawa, goniec a2, skoczek b4, zobaczcie, no i białe mają już ogromne problemy, figura już jest w zasadzie stracona. Goniec zagrał na d2, skoczek zbił, goniec zbił i skoczek c1. Bardzo ważny ruch. To znaczy jedyny, żeby podejść akurat skoczkiem. Tutaj jest bardzo łatwy progres pionka, skoczek b3 i dochodzimy do hetmana. Goniec na c3, a2. Goniec. Zobaczcie, że jeszcze Alireza w ogóle nie broni punktu e5. Dokładnie wszystko zostało policzone. Jak jest pionek progresujący i już jest policzone to warto to szybko wykonać. Goniec oczywiście zbił pionka, skoczek na b3. Król E2, dorobienie Hetmana, wybicie, wybicie. Król D3 i skoczek B3. Moi drodzy, w tej sytuacji białe się już poddały, ale jeszcze bym się na chwilę zatrzymał w tej końcówce, dlatego że pytanie jest, jak wygrywać to czarnymi, bo co innego, jakby tego pionka nie było. To nie było, bo może takie proste, ale ten pionek jest. I kwestia też sprawdzenia, co dalej, no bo król na przykład musi iść po tego pionka, nie ma innego wyjścia. To jest taki e, pionek, który właśnie od, e, odpędza tego króla od swojego obozu. No i na przykład skoczek daje szacha, król idzie na B, B5, skoczek F1. Atakujemy pionek. Sprawa jest prosta, jeżeli pionek zagrywa na H3, z tego względu, że po tym ruchu jest skoczek na E3, G3, skoczek F1, G4, bo białe nie chcą oddać pionków i jest ruch G5 przytrzymujący te słabe pionki i tu wystarczy skoczek D2 i powoli konsumować pionki bez żadnego problemu. No ale yy, powiedzmy, że jeszcze może być nieco trudniej, jeżeli po skoczek F1 będzie H4. Nie jest to też trudne, zobaczcie, skoczek zagrywa znowu na e3, męczy te pionki, g4. Skoczek jest bardziej, szybszy jest po prostu, a król jeszcze nie zbił pionka i nie zdąży tutaj um, obronić. No i po skoczek g2 z atakiem na piona, h5, król h7 wystarczy zagrać. Skoczek broni f4, tutaj po król a6, król h6, bicie, król zagrywa na g5, król b7 i skoczek a1. Konsumpcja pionów jest już bardzo szybka. Moi drodzy widzowie... Gratulujemy Ali Reze Firudzi, który no jest trzeci na świecie. Niesamowity na razie wynik. Zobaczymy jak się będzie to wszystko dalej toczyło. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam cześć.